Nie. Czysto technicznie są postacie, które też są uważane za samurajów, ale to aż tak bym się nie naraził raczej. Nie no, raczej nie. Już dzisiaj święto... A jakie dzisiaj święto, że stream od 18? Święto takie, że cyberpunka odpalam i mam nadzieję, że skończymy do momentu zaczęcia się POE. Takie święto, żeby było więcej czasu na grę. Mam nadzieję, że fajnie się będzie grało. Jeszcze mnie kusiło dzisiaj, żeby Ligusie odpalić, ale sobie pomyślałem, że to do niczego nie prowadzi. Jak się denerwowałem, tak się będę denerwował i to pewnie jeszcze bardziej. Więc odpuściłem Ligusie. Silverleg? Chyba on się zwał Silverhand, jak mnie pamięć nie myli. Uruchom ponownie, aby zainstalować. Problem taki, że bez najnowszych sterowników Cyberpunk nie odpali. No i teraz przed streamem nie testowałem, bo ja mam te sterowniki turbo przestarzałe. Ale taki jest zamysł. Mam nadzieję, że odpali, no bo nie chcę. Kiedyś testowałem i odpaliło. Zaktualizuję sterowniki, wejdę do ligi albo do Valoranta i zamiast 400 FPS-ów będzie 120 FPS-ów albo 70. Więc zostawiam na tych, co mam. Grałem wczoraj na offstreamie z 3 gry w Ligusie i się tak podenerwowałem, że już byłem na granicy uninstala. Ale pomyślałem sobie, że nie, że będzie zainstalowane, Linku, będę patrzył na ikonkę ligi, ale nie zagram. Tu jestem, witam, cześć. A, słyszałem, że ten pan nie dojechał na finały jakieś, bo się auto popsuło. Ale to się wydaje być tak słaba wymówka, że chyba wymówką matu.pl używał. Obstawiam. W sensie jest tyle alternatyw, że ło, ja pieprzę. Chyba się posłużył wymówką matem. Afera prądowa. Była jakaś afera? Coś mi się tam o uszy obiło, że mamon chyba w tajemnicy powiedział, że 600 za prąd zapłacił, to miała być tajemnica, a wyszło do opinii publicznej. No ale, no logiczne jest to, że jak siedzisz w domu, masz kompa 2.4.7 odpalone, to będą wyższe rachunki, aniżeli jak ktoś, kto chodzi z domu i ma bardzo pracę dziękuję, i siedzi non-stopem. To nie wychodzi 600? Wychodzi, bo mi ponad 600 wychodzi. Dobra, niech se to leci, a ja zjem. Afera prądowa, 12 minut. Co on to kwini? W maju tutaj mam fakturę. 800 zł za miesiąc, dobra. 5 osób, wszyscy z komputerami. To jak on, kurwa, płaci 600 zł sam w mieszkaniu? A wiesz, my tam prąd to jeszcze tak. No na 5 osób to wiadomo, pralka ciągle chodziła, jakieś, nie wiem, bramy garażowe, bramy wjazdowe. No mało szczerze bardzo. Tam cały czas ludzie nie wyłączali światła, więc tam w chuj dużo żarówek, lamp. Może dlatego, że był kurwa u mnie tata i spawał mi fotel. Już nie chce mi się z nim grać. Już mi się nie chce grać w LoL'a. Idę w Fortnite grać. Przychodzą, pytają, potem robią sobie z tego content. Już nic nikomu nie mówię. 10 milionów płacę. Będę wam tak kłamał teraz wszystkim widzom, że będziecie zobaczycie. Nic wam nie powiem, już prawdy. Nikomu nic nie powiem. Jego tata chyba musiał maszynę CNC przynieść, żeby mu wózek nowy wyciąć, skoro taki rachunek za prąd. Co to jest maszyna CNC? Hydrauliczna prasa. Kurwa, 752 tysiące. Chciałem rachunek znaleźć, ale chyba nie mam. Bo generalnie rodzice coś takiego mi powiedzieli, że można zrobić, że jak gdzieś tam się jakiś duży rachunek przychodzi, że jak gdzieś tam zadzwonisz do nich, to w następnym miesiącu masz chyba 100 coś złotych taniej i mam tak zrobione. I nie mam tego teraz, ale nieważne. Nie chce mi się już nic. Nic nikomu już nie powiem. A jak będę mówił, to będę kłamał. I tyle. To się, kurwy, nauczycie. No a ja jeszcze mam po prostu... Tak, wy na tym stracicie, nie ja. I mam zasilacz 1300 W. Może dlatego, nie wiem. Nieważne, nie interesuje mnie to już. Jak se pierdolą ludzie. Nic już nikomu nie powiem. Teraz to będziecie mity robić. Poczekaj, jakie mity teraz będziecie montować. Czekaj, ten z drugim i trzeci. Takie mity wam będę montował, że w Egipcie takich mitów nie było. Ani w Grecji, nigdzie, kurwa. Kurwa, co nie? Kurwa, nauczycie. Spierdalacie, to... Beskitu, wszyscy ode mnie. Ale się uruchomiłem. Jezus. Nic nikomu już nie mówię, żadnej prawdy, Beskitu. Na szczęście, tak jak mówię, w tym miesiącu będę miał te... Nie, będę miał taniej 20 tysięcy w tym miesiącu, bo kito, kometa przeleciała nad moją głową i trafiła, nie wiem, w słońce i wypierdoliło cały wszechświat. Teraz tylko takie rzeczy będzie słychać. Nie musicie mi wierzyć, bo ja nie mam co robić, stary, tylko kłamać. Tak. Ale skinek fajny. Aż mu Fortnite zagrał. Ale będę wam takie historie opowiadał wszystkim, że będzie się kołem łapać. Nie chcę mi się gadać na ten temat już nawet. Jeszcze tym bardziej podkreślałem, że tata mi spawał fotel w tym miesiącu, czy tam dwa miesiące temu, bo to co 2,5 miesiąca przychodzi. Poza tym na koniec roku i tak wszyscy będziecie beczeć na rachunek za prąd. Jak przekroczyliście określoną normę, będziecie mieli po 1000-1500 dopłaty do rachunku. Zobaczycie.
To po chuj ja to mówię, bo to kolejne mity są. Ale tak jak powiedziałem, miałem kompa cały czas włączonego. Spawarka też na pewno trochę wzięła, jak tata mi za 2,5 godziny spawał w fotel. Żeśmy tu mieszkali wszyscy i 300 zł. Zacząłem streamować człowieku sam i mam 600 rachunek. Ponad 300. Ale nieistotne. Czy z tego tyle tłumaczy? Nie wiem, nie rozumiem w ogóle, o co zamieszanie jest. Ale 2,5 godziny spawania to się długo wydaje. To ten fotel chyba cały pospawany jest teraz. Wypierdolę zaraz ten komputer. Jezus, no nie wiem, no. Gorszy dzień chyba jakiś był czy coś. Co ja mam ci tłumaczyć, Tuchar? Ja powiedziałem prawdę, nie chcecie tego ogarnąć, no trudno, no. Jeszcze chciałem ci screen, chciałem ci zdjęcie rachunku zrobić, ale chyba nie mam, bo ojciec jakby chyba wziął. Bo chciałem ci podać na lewatach, bym ci podał. No, odkąd kupiłem ten zasilacz? Panie sobie też robię tam co 3 dni, bo sobie jakąś pizzkę czasami odrobię. Jakiś kurwa duży majątek, żeby to mi przyszło. To ciągnie, nie wyłączam kompa. Śpię, komp chodzi, wstaję, komp chodzi, no nie wiem, no. Niestety. Nie wiem, no. Jest ile jest, no i co? Nawet tyle zachodu o tej rozmowy. O co chodzi? Gucio, czemu to już tak wyolbrzymione? Mogłoby być nawet 800 albo 9, no ale... Dziwią mi pierdolą głupot. No trafiłby na innego człowieka, to by to inaczej załatwił. No to jeszcze specjalnie dopierdalają mi. Nie rozumiem. Bo streama z Ligi, a o cyberpunku zapominamy? No jest to jakaś idea, ale nie wiem czy zdrowa. Nie, no już zagrajmy w tego cyberpunka, można zobaczyć jak się będzie grało. I nie skipnąć żadnej misji. Jak będzie się chujowo grało, to nie ma co na siłę, ale sprawdzić można. O chuj. Kurde, ładnie ta walka wygląda nawet. Aj! Close. Śmieć rozjebany, pierdolony. No, i tyle grania w Fortnite. Co nie wiem. Śmieć wysnajpił samolotem, przyleciał. Jeszcze teleporty im jebane zjeby dodajcie do tej gry, żeby mogli się od razu teleportować na streamera. Nie gram. Boże. Nie wiem, gorszy dzień chyba był czy coś. Na razie koniec rozmowy o Ligusi. Mam nadzieję, że nie będzie mi cały czas w tyle głowy siedzieć to przy każdej misji cyberpunkowej Liga Legend. Witek, mogę prosić o unbana. Zależy za co, kapitan Borek, / user kapitan Borek. Napisałeś Janusz Pawlacz, kawał C. Zostałeś ban na 3 miesiące. Unban jest datowany na 18 grudnia. 18 grudnia. Daj unbana Witeczku, kochany. Zobacz na obrazek, który się wyświetlił kwerty przy donate. Oj, znowu będzie trzeba misję przejść. 4 pięści to nie 2, coś. Polaków nie, prawda? Wind the fuck up, samurai. We have a city to burn. Gra już końcówka się ściąga. A fajne przeżycie, to musiał być na żywo. Ja pierniczę. Darmowisko to zrobione było. Ciekaw jestem, czy się stresował przed taką publicznością. Przy tak głośnej premierze wyjść i przemówić. Ja myślę, że stres posrał chyba. Dobra. Można załączyć. Jeszcze nie wszystko? Jak nie? Wszystko zaznaczyłem już chyba. A, genitalia, tatuaż, sutki. Faktycznie nie wszystko. Jaja. Ale trąba, Chryste Panie. Postać zrobiona. Gości idę załatwić i możemy zacząć grać. Zanim się z Jackiem spotkam, to idę na ring. A nie ma chociaż jakiegoś rowera bezpańsko stojącego? Bo ja tam rok nie dojdę. V kliknij, nie działa. Przytrzymaj. No nie działa, no. Jest na czerwono. Scrolla, kliknij po motor. Ty głupi, kurwa, jesteś. Masz bloka, nara. O kurde. Teraz mamy zamknięte. Ale jak to? No nie mogę, zamknięte mają. Nie wejdę. O, już! Kiedy kilka minut było pukane do pokoju. Dopiero słyszałem, jak już było właśnie pukane. A, to ten pojebaniec. Czy myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są wszędzie. Obudźcie się, nim będzie za późno. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, ich statek matka spowije niebo cieniem. Szykujcie się, bo przybywają! No, pojebany chłop jest. Ja zawsze jestem zadowolony. Co to kurwa za miejsce znowu? Jakieś ciuszki. Super. Dokąd to wszystko zmierza? Ona by się dogadała z tym prorokiem chyba. Co on ma kurwa za gacie? Chryste Panie, co to jest? O, porwane kabaretki.
Ona z policji jest, to co ja z nią gadać mam? To ty do mnie dzwoniłeś. O cholera. No, jak ja mam, co ja mam ci podać? Nie mam opcji, o. Cholera jasna. Odpowiadaj na pytania, tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? O cholera. Nie no, może jak będę prawdę mówił, wszystko dobrze pójdzie. Ja bym prawdę powiedział. Weź kredyt, chip, mam umowę, nie pisze się na... No weź, weź. Ach, no dobra. Wszystkiego dopilnuję. Zaszyfrowane drzazgi. Ale dziwna pani. Gdzie są te drzazgi? Do zobaczenia. Oj. Drzazga z danymi Militechu. Zaszyfrowane, złam zabezpieczenia. O kurwa, co to? Ja pierdolę, nie rozumiem. Jak ruchanie, papa? Nie piszcie mi, jaki jest outcome, bo będę cofał potem przez to. Co będzie, to będzie. To na twojej twarzy, to krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. O kurwa, jak ja wyglądam. No dobrze. Oj. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Co ty robisz? Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. Chyba się przedwcześnie gra. Nie pierdol, nie no. Chyba sobie żartujecie. Że przez... Nie no, nie, nie. Kurde, w jeden wieczór nie sądziłem. Tylko śmierć jest rozwiązaniem. Akt drugi. O kurde, ile questów. Otwórz ekipunek, załóż górną i dolną część ubrania. A no ta. Mam ten Nie, już lepiej bez. To jest opcjonalne. Sprawdź pocztę, też opcjonalne. To nie była pierwsza misja. Dobra. Widzowie, kontynuacja na następnym streamie będzie tego. Cyberpunka. Czyli za rok mniej więcej. A jaki mamy dzień? Dzisiaj niedziela. No to w niedzielę będzie. Patrz to, a co to? Cześć chłopaki, jestem Gluhammer. Jestem kapitanem. To jest wywiadzik, ale w języku polskim. Kurde, ale to zrobili. Drużyny Heroes of the Storm. Wczoraj walczyliśmy o miejsce w głównym turnieju na Dreamhacku. I się chyba nie udało. Coś puszczę. Niech se leci, a ja zjem. Bukas nowy? A możemy Bukasika oglądnąć. Bukas. A ja mówić nie będę za dużo, bo będę ja. I cały progres, wszystko na co wczoraj pracowałem, tracę, no nie dzisiaj. Ja nie wiem, jak ja zginąłem. Przecież mnie nie uderzył. Dostaję serkę, tarczę dostałeś, podpalam gościa, skakuję. Ładnie, jedziesz, jedziesz, pat, pyk. Po co tanka bijesz? Ktoś musi. No to bij tanka, a Lisyn zabił 3 osoby od nas. No sorry, widocznie moba się różnią od siebie. W jednej moba zależy na tym, żeby zabić AD Carry, który robi największy damage grze, a w tym moba widocznie trzeba zabić tanka, który przyjmuje ten damage. Nie rozumiem tej logiki po prostu w tej grze. To ja bym chuj wygraliśmy. No ale nie rozumiem naprawdę logiki w tej grze. Proszę cię, wytłumacz mi, dlaczego tak jest w LoLu. Tak, dobrze zagrałeś, dziękuję GG, ładnie wygraliśmy, ale powiedz mi, dlaczego priorytyzujesz tanka, a nie gościa, który zabija 3 naszych? Bo mnie napierdalał, ja miałem mało HP, musiałem go zabić. No dobra, no tutaj rozumiem może, jak cię napierdalał. O kurwa, tego Jonasza i tego gówno ona. Dzięki Sobol za 5 i dzięki hejterze za 7. No Luke to jeden z najlepszych graczy, tak, który kiedyś był. Ja nie wiem, pamiętam, że bardzo dużo kontrowersji było na temat tego, że go usunięto w ogóle z rozgrywek, no nie? Kurde, płodny dalej jestem. Aha, tu nie ma towera! Dobra, weź to poddaj. Chciałeś przegrać, przegraliśmy. Poddaj i zagrajmy nexta. Sama ja taka grę jebał. Można sobie oglądać w własnym zakresie, jak ktoś chce. I teraz pytanie, czy wrócić do więzienia, do celi z komputerem, gdzie jest liga, czy zagrać coś innego? No chętnie bym jeszcze coś zagrał, no. Ale z drugiej strony, to się zacząć odzwyczajać od ligi. A może zobaczę, jak leci mi w Valorancie. Dawno nie było w sumie Valoranta. Może mi się wkręci, albo się będzie przyjemnie grało. A to skarpetę bym musiał znaleźć, bo tak to nawet nie ma co załączać tego, a nie wiem, gdzie jest skarpeta. Ja nie żartuję, bez skarpety się kurwa nie da grać. Nie da się grać, to nie jest placebo. Nie da się bez tego grać. To jest kwestia już predyspozycji, jaki kto ma warunki techniczne i jaką potliwość skóry na przedramieniu. Jest to indywidualne. Ja muszę.
problem, bo nie mam pojęcia zielonego, gdzie ona jest. Tak dawno jej nie używałem. Ma ktoś jakiś pomysł? Koszu? Nie wiem, nie, siedzi, koszu, kurwa, nie. Zaraz. Stefanie, tu mam ściuchy z tygodnia. Znalazłem jakąś, ale problem jest taki, że ona jest za wąska. To jest jakaś najtańsza karpeta za 5 zł z AliExpress. Ale pamiętam, że ostatnio jak miałem, to mnie cisnęła na łapę. Ale schudłem tamtego momentu sporo, więc może mi się ręce też zmniejszy. Kurwa, no to ledwie wchodzi. Ja czuję, jak mi to odcina dopływ krwi. No nie no, wygoda wygodą. Nie, nie da rady tego. Jest! Znalazłem! Piękna, wyprana, czyściutka. Wszystko. Nówka sztuka. No, tanie obciska, to jest zajebista. No i teraz myślę, cholera, skarpeta już niby jest. Dobra, zagram deathmatcha, zobaczę jak mi idzie i na podstawie tego się oceni, czy jest sens ranked grać. A jak nie, to wracam na ligusie i tyle. I sobie zagram czymś na topie. Tak tylko kontrolnie odpalam, zobaczymy co słychać w Valorantowym świecie na deathmatchu. Generalnie to z jakichś dziwnych powodów komputer mi ledwie chodzi. Tak ledwie, nic nie, nawet OBS się ściął teraz. Przeglądarki się zacięły, wszystko, nic nie działa. Czemu tak? Chwila, bo się posypało wszystko. Restartuję przeglądarkę. Pierwszy raz mam, że nie odpowiada przeglądarka. Valorant się nie odpala, pasek nie chce, nic nie reaguje. Co jest, kurde? A, to zajebiście. Poważnie mówię. Włączyłem cyberpunka? Działa. A, bo zagrałem w Rankeda. I przydzieliło mi diament czy meczek. Może akurat jakiś impuls do... Co jest, kurwa? Powiedziałem wam, że komputer mi zaczął lagować. Jest filtr na mikrofon, wy tego nie słyszycie, ale wyłączę filtr. Nie wiem, czy to słychać. Co to kurwa jest? O, coś się poluzowało. Mortadelus Confidentus się przedziera. O wielki komendancie, święć się imię twoje, przyjdź białeczko twoje, jako w kryminale, tak i na komeny. Proszę was, spokoju, a nie głupot takich. Dobra, zobaczmy, czy jest moc w ręce dalej. 8 godzin. Ano jebać Silver Legga. No już snajpik, na deathmatchu umylek nawet. Wielki szatan przedziera się przez komputer do twojego mieszkania, brama została. O kurwa mi! Kolana ich podziurawiłem. A teraz grzewka, teraz się zacznie. Teraz się zaczyna. Pa, pierwsze miejsce zajmuje. No. Człowiek nie grał. Nie wiem, co się dzieje. Skąd ci idą, ale nie, nie wiem skąd. Co oni kampią, czy o chuj chodzi? Słyszę kroki z kiblu, a grają tak wolno. O. Pozostało jedno zabójstwo. No nie wiem. Jeszcze jeden. Ja pierdolę. Kurwa mać to. Wytrzymał się. Zaczynam unosić, a to sam deathmatch. A to się tak nie da. To trzeba nową podkładkę kupić przed powrotem do Valoranta. Takie wypustki czuję na tej podkładce, że szok jak jeżdżę ręką. Taka umówka jest. No jeżdżę ich jakiś chropowaty, cały czas mi zaczepiał palce. Jakiś wosk, chuj wie co to jest. Ten ISO za dobry, nie wiem kto to. Nie rady. Dobra, to jednak Ligus. Kurde, muszę to oparcie przykręcić, chyba, bo się śrubka tam poluzowała. To wziąć śrubokręt i to przykręcić. Ale już plus jest, bo nie czuję aż takiej chęci też grania u Ligi Opór. Może zaraz wygaśnie. Czy powiesz mi, jakie są słowa otuchy, żebym nie żygał i odpowiedz mi w końcu, jak się czujesz? Dobrze się czuję. Czemu nie żygać? Żyganie jest git, bo wywalasz z siebie tą toksynę, truciznę. Ja tam lubię się zeżygać. Ja lubię. W sensie w takich sytuacjach, to się często nie zdarza. Do lasu se pójdę. Zobacz zagranie The Lorda, pierwsze 19 sekund. The Lord versus Faker. Faker pierdolony, no. Czym popsuć w lesie drużynie grę? Może tym razem to będzie... A mam ochotę na Lee Sina. Dawno nie grałem Lee Sinkiem. Dawaj, zobaczymy co te stare ręce potrafią. Ręce sobie połamy na Lee Sinie. Co? Ty grało się kiedyś coś tam Lee Sinkiem. O kurwa, co jest? Coś mi kursor ześwirował. Naprawdę. Gdzie idzie Gragas? Chyba na wilczki po las. Oho, to pojedzie w taksi manewer. Ja
Ale bombę dostałem od niego. A, bo cały item już ma chłop, oczywiście. Znowu Ligusia? No, nocna. Nie trafiłem. Nie wiem, już baza zmusiła mnie, żeby pójść do niej. Chujowo. Oj, klasa. Poddaliśmy. 16 LP za Wina. Zajebiście, żyć się chce. Dżungla miejska. Nidalkę? To dawaj Nidalkę. Możemy zagrać Nidalkę. Czemu nie? Ogólnie, kiedyś się competitive grało, to mówili mi, ty na Nidalkę lepiej nie wchodź. Nawet jak byłem w swoich dobrych czasach. Ty mówiono, że nie. Ty na inny pik zejdź. Nidalki się nigdy nie nauczyłem. Dawaj, dla zabawy. Bajki, przenośni i gry. To jest przenośni, bajka, zabawa, gra. Czy sprzęt w opisie dalej aktualny? Oj, nie patrz na po tym sprzęcie, tam nic nie jest aktualne. Ktoś to pytaj, to powiem w miarę możliwości. Ale tam wszystko jest przestarzałe faktycznie. O chuj. O skurwol, co jest? Nie, była martwa. Nie! Yumi, kurwa, rozdupsko, co jest? Co jest z tą Yumi? Czemu ona mi pozwala solo się wyjebać? Go next. Nie wiem, no. Jakoś nie mogę obrażeń zadać. Oj, psikus. Niestety. Ja pierdolę. Nie wierzę, no. Z Lethality Vein? Chyba tak. Jezu Chryste. Ale dwie trollerskie gry. Jeszcze Life Tarkowie w grudniu? O Jezus, Marwie, ile rzeczy. Ale zadała obrażeń. 53 tysiące. Dobra, spadam w pizdu. Uciekam. Kontynuacja dziś będzie cyberpunka. Mam nadzieję. No i tyle. Do zgłoszeń. Dobranoc, trzymajcie się. Pa, pa. Też dźwięku nie macie? Cholera jasna, nie słyszę nic.